Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W piątek wyjątkowy i szczególny dzień. Jeden z najważniejszych w tym tygodniu, gdyż poznaliśmy dane płynące z amerykańskiego rynku pracy i zobaczymy jak te dane wpłynęły, bądź też nie, na obecną sytuację panującą na rynkach. Ale to będziemy oglądać w sekcji, w której poświęcimy czas na podsumowanie obecnej sytuacji na topowych rynkach zagranicznych. Zerkniemy sobie również na ciekawe doniesienia, jakie napłynęły do nas z Europy. Również zobaczymy, na ceny paliw, bo w piątek zawsze poznajemy właśnie te informacje. Dodatkowo jeszcze mamy informacje odnośnie marsz na tym rynku. To też będzie dosyć ciekawy news, tak więc zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, aby YouTube informował Cię o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji na świecie, w Europie, czy też poszczególnych rynków, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. I już nie przedłużając, rozpoczynamy od pierwszych informacji. Ustępujący premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, ogłosił w czwartek, Zainwestowanie przez rząd 700 milionów funtów w budowę nowej elektrowni atomowej, ma ona zaspokoić 7% brytyjskich potrzeb energetycznych. Iran wysłał konstruktywną odpowiedź na propozycję USA mające na celu ożywienie porozumienia nuklearnego. Amerykański urzędnik, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformował, że rząd USA otrzymał irańską odpowiedź, ale nie podał żadnych szczegółów. Również Departament Stanu USA nie odpowiedział natychmiast na prośbę Reutersa o komentarz. W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził opinię, iż w najbliższych dniach zostanie zawarte porozumienie mające na celu ożywienie irańskiej umowy nuklearnej. Również w czwartek izraelskie media poinformowały, że ponad 5 tysięcy emerytowanych izraelskich oficerów wojskowych i byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa podpisało list otwarty do prezydenta USA Joe Bidena, w którym apelują. O niepodpisywanie nowego porozumienia nuklearnego z Iranem. Na podstawie naszego zbiorowego doświadczenia uważamy, że ta umowa z wielu powodów jest katastrofalna dla amerykańskiego, izraelskiego i globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że umowa z 2015 roku nałożyła ograniczenia na działalność nuklearną Iranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych nałożonych wcześniej na Teheran. W 2018 roku USA wycofały się z umowy. Irańskie władze odpowiedziały na ten krok poprzez złamanie obowiązujących wedle układu restrykcji nuklearnych. Przejdźmy dalej. Brytyjski gigant naftowy Shell poinformował Rosję, że nie będzie uczestniczyć w nowym projekcie energetycznym Cahalin II. Nadszedł czas, aby ustalić limit cenowy na rosyjski gaz dostarczany do Europy rurociągami zaproponowała w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej, przebywająca z wizytą w Niemczech. Rzecznik pracowy Kremla, Dmitrij Pieskow, zapowiedział w związku z tym, że Rosja przestanie sprzedawać ropę naftową krajom, które nałożą limity cenowe na rosyjskie surowce energetyczne. Kontrahenci, którzy narzucą limit cenowy, nie znajdą się wśród odbiorców rosyjskiej ropy, powiedział dziennikarzom Pieskow. Po prostu nie będziemy z nimi współpracować na zasadach nierynkowych. Tu mamy ciekawostkę: ostatnia norweska kopalnia węgla kamiennego, znajdująca się w arktycznym archipelagu, nie zostanie zamknięta, jak planowano jesienią 2023 roku. Wydobycie tego surowca jest znów opłacalne i będzie kontynuowane do 2025 roku. Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do krajów europejskich, zapewnił prezydent kraju w piątek w przemówieniu do uczestników forum polityczno-gospodarczego na północy Włoch. Aby było to możliwe, należy zapewnić bezpieczeństwo zaporowskiej elektrowni jądrowej, podkreślił. Rosjanie osłabili naszą zdolność do pomocy Europie w sektorze energetycznym. My możemy pomóc ustabilizować zużycie energii krajów sąsiednich, europejskich, a to może zmniejszyć rosyjską presję na Europę. Także obecnie, mimo trudności, możemy eksportować energię stanowiącą 8% zapotrzebowania Włoch. No ciekawe, popatrzmy na to. FAO obniżył prognozę produkcji zbóż w 2022 roku o 17,2 miliona ton z powodu suszy, podała Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Z powodu braku rąk do pracy rząd Australii po raz pierwszy od lat podniesie limity imigracyjne. W tym roku podatkowym kraj przyjmie do 195 tysięcy osób, co oznacza wzrost o 35 tysięcy, poinformowała w piątek BBC. Choć w kraju jest ponad 480 tysięcy wolnych miejsc pracy, to wobec najniższego od 50 lat bezrobocia, pracodawcy mają problem ze znalezieniem ludzi. Od 2016 roku do Australii przeniosło się ponad milion osób. Inflacja producencka w strefie euro z nowym rekordem bardzo ważne dane. Po kilku miesiącach względnej stabilizacji ceny producentów w strefie euro znów mocno wzrosły. Roczna dynamika PPI osiągnęła rekordowo wysoki poziom w historii Unii Walutowej. W lipcu 2022 roku ceny producentów, czyli tzw. inflacja PPI, w strefie euro była o 4% wyższa niż w czerwcu oraz o 37,9% wyższe niż rok temu, poinformował Eurostat. Licząc dla wszystkich państw Unii Europejskiej, wskaźnik ten osiągnął dynamikę 3,7% miesiąc do miesiąca i 37,8% rok do roku. To nowy rekord w przeszło 20-letniej historii strefy euro. No jak widzimy, dzieje się bardzo nieciekawie. Popatrzmy dalej. Niemieckie linie lotnicze Lufthansa odwołały w piątek około 800 lotów ze swoich głównych lotnisk. We Frankfurcie, nad Menem i Monachium z powodu jednodniowego strajku pilotów, którzy domagają się podwyżek płac. Przewoźnik poinformował, że utrudnienia dotkną ponad 130 tysięcy pasażerów. Późną jesienią i zimą jaja w Polsce i w Europie mogą być wyjątkowo drogie. Ich ceny mogą być wyższe od obecnych nawet o kilkadziesiąt procent, prognozuje Krajowa Izba Producentów Drogi i Pasz. Przyczyną tych podwyżek będzie spadek pogłowia kur nieśnych. czyżby nam się kolejna panika. Przecież wiemy, że jak podniosą o kilkadziesiąt procent ceny jaj, no to co się stanie z pozostałymi produktami? No, będzie ciekawy. W lipcu tego roku wielkość wlęgów niosek podliczono na niespełna 1,665,000 sztuk. Oznacza to spadek w stosunku do lipca poprzedniego roku o ponad 52%. Podobny, bo ponad 47% spadek odnotowano w lipcu do czerwca tego roku. Warto zauważyć... Również, że Izba podaje, że sytuacja w Polsce nie odbiega od tej w innych krajach Europy. Na przykład w Niemczech od lutego do czerwca bieżącego roku wyhodowano o 38% mniej wniosek niż w takim samym okresie rok wcześniej, we Włoszech o 47% mniej, w Holandii o 11% mniej, a na Węgrzech o 23% mniej. Jeśli do tego doda się problemy Ukrainy, jednego z największych na świecie eksporterów jaj, to można mieć obawy dotyczące. Miesięcy kończących rok 2022. Bardzo nieciekawa informacja to popatrzmy na kolejną, bo w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie RPP i być może czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych. Nadal jest przestrzeń do ewentualnych podwyżek stóp procentowych, choć w mniejszej niż do tej pory skali powiedział pub biznes członek RPP. Cezary Kochalski dodał że perspektywy obniżek stóp w 2023 roku nie można wykluczyć, ale będzie to zależeć m.in. od rozmiaru spowolnienia gospodarczego. Czekamy, zobaczymy. Przypominam, w przyszłym tygodniu będą to bardzo istotne wydarzenia dla rynków. Amerykański rynek pracy trzyma się mocno i na te informacje czekaliśmy cały tydzień. Zgodnie z oczekiwaniami przyrost zatrudnienia sugeruje, że amerykański rynek pracy w dalszym ciągu trzyma się mocno. Niuansem jest za to wzrost stopy bezrobocia wynikający ze zwiększenia aktywności zawodowej Amerykanów. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych w sierpniu była o 315 tysięcy wyższa niż w lipcu, poinformowało rządowy biuro statystyki pracy. To rezultat tylko nieznacznie wyższy od rynkowego konsensusu, zakładającego wzrost zatrudnienia o 300 tysięcy. Stopa bezrobocia Nieoczekiwanie podniosła się z 3,5% do 3,7%, co było efektem wyraźnego spadku liczby biernych zawodowo Amerykanów. No i zobaczymy, czy i jak te najważniejsze dane z tego tygodnia wpłynęły na to, co za chwilę zobaczymy na rynkach zagranicznych. Popatrzmy dalej. Pekan Oren podpisał jedną z największych w Europie umów na dostawy niskoemisyjnego paliwa wodorowego, poinformował w piątek prezes koncernu Daniel Obajtek. Wodór produkowany przez grupę Orlen będzie zasilał autobusy miejskie w Poznaniu do 2038 roku. Gaz w Europie mocno tanieje. W piątek rano w holenderskim hubie ceny gazu w kontraktach z dostawą za miesiąc tanieją o blisko 6,4%. A jak jest w tym momencie, to zaraz na wykresie zobaczymy w sekcji podsumowania, zerkniemy również co się dzieje z miedzią, czy też innymi poszczególnymi walorami, jak na przykład również zachowuje się nasz złoty. Goldman w sierpniu 2022 roku utrzymał pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Na drugim miejscu pozostał Morgan. Udział Goldmana w obrotach na rynku akcji w sierpniu wyniósł 15,5%, a Morgana 9,74%. Trzecie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych brokerów na rynku transakcji sesyjnych akcjami zajął w sierpniu biuro maklerskie PKO BP 9,4%, a czwarte Bank of America 7,32%. Na piątym miejscu z udziałem na poziomie ponad 7% znalazł się UBS Europe. Licząc od początku 2022 roku, liderem obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW jest Goldman z wynikiem 16,19%, a kolejne miejsce zajmują Morgan 9,86, biuro Markerskie, PKO PKBP 8,81%. No to popatrzmy, jak tam obroty. W sierpniu 2022 roku łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 19,5 miliarda złotych, czyli o 6,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 9,4% rok do roku do poziomu 19,4 miliarda. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła ponad 880 milionów o 9,4% więcej niż rok wcześniej. Na rynku New Connect w sierpniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 33% rok do roku do poziomu 196,2 miliona. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku New Connect spadła o 32,5% i wyniosła 195,3 miliona. Większość Polaków za likwidacją tzw. podatku Belki. To mogłoby zachęcić do oszczędzania, no i pewnie również do inwestowania. Zlikwidowania tzw. podatku Belki chce ponad 67% Polaków, a 4% jego zawieszenia, wynika z przekazanego PAP badania. Zawieszenie tego podatku mogłoby zachęcić Polaków do oszczędzania w czasie rosnącej inflacji, uważają autorzy badania. Jednym słowem, trzeba zrobić u nas również ankietę, czy chcemy, aby podatek nadal obowiązywał, czy też nie. Popatrzmy dalej. Rekordowy rozjazd cen diesla i 95. Diesel mocno podrożał. Jeszcze nigdy we współczesnej historii detaliczne ceny oleju napędowego nie były tak wysokie w relacji do cen benzyny bezłowiowej 95. Tankowanie diesla kosztuje coraz więcej, podczas gdy ceny benzyny uległy krótkoterminowej stabilizacji. Za nami drugi tydzień bardzo silnego wzrostu cen oleju napędowego. Przeciętna detaliczna cena diesla podniosła się do 7,74 zł za litr, wynika z danych BM Reflex. Oznacza to wzrost o 26 groszy na litrze w ciągu tygodnia. W ciągu dwóch tygodni paliwo to średnio podrożało aż o 64 grosze na litrze i jest już prawie tak samo drogie jak na początku marca i pod koniec czerwca, gdy ceny na pylonach zbliżyły się, a na niektórych nawet przekroczyły poziom 8 zł za litr. Względnie stabilne pozostały ceny pozostałych paliw. Średnia cena benzyny 95 ukształtowała się na poziomie 6,64 i była o 1 grosz wyższa niż tydzień wcześniej. W tym przypadku mówimy o stabilizacji cen blisko najniższych poziomów od przomu kwietnia i maja. Autogaz kosztował średnio 3,18, czyli o grosz taniej niż przed tygodniem i najmniej od marca. No to zerknijmy, jak tam marże. Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper 95 w okresie styczeń sierpień spadła w Polsce o 43,9% wobec średniej marży z 2021 roku i wyniosła 8 groszy na litrze podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Marża na sprzedaży oleju napędowego wyniosła 2 grosze. Średnia cena benzyny 95 w okresie styczeń-sierpień wyniosła 6,68 za litr wobec 5,44 w całym 2021 roku. Średnia cena oleju napędowego wyniosła 6,94 wobec 5,35 w 2021 roku. Grupa Unibeb. Która zwiększyła w pierwszym półroczu 2022 roku przychody o 47% do około miliarda złotych, widzi szansę na przekroczenie 2 miliardów złotych sprzedaży w bieżącym roku, poinformował podczas telekonferencji prezes spółki. Bogdanka zaktualizowała cel produkcyjny na ten rok do około 9,2 miliona ton plus minus 2% węgla handlowego wobec 9,5 miliona ton zakładanych wcześniej, podała spółka w komunikacie. I zobaczmy, jakie nastroje panują w tym momencie na rynkach zagranicznych po tych bardzo istotnych danych płynących z amerykańskiego rynku pracy. Jak widzimy, wróciliśmy na poziom neutralny, wynik indeksu to poziom 46. Jeżeli chodzi o rynki światowe, to widzimy, że w końcu upragniony oddech praktycznie w poszczególnych wszystkich państwach jest widoczny: od południowej Afryki, Australię przez Izrael, kraje europejskie, Meksyk, Brazylię, Kanadę. Tylko Chiny, jak widzimy dzisiaj pod delikatne dyktando wyprzedaży, ale zerknijmy z racji końca tygodnia, jak wyglądał cały tydzień, bo jednak, jak widzimy, dzisiejsze odbicie nie zrekompensowało nam tych praktycznie całotygodniowych spadków, i mamy piękną, tłustą czerwień. Całym tygodniu. Jeżeli chodzi o SP 500, też mamy piękne odbicie: Amazon zyskuje 2,5%. W tym momencie Apple 1,3%. Jak widzimy na przykład Adobe 2,8%, czy Microsoft 1,5%. Wszystkie praktycznie sektory nam rosną, ale w interwale tygodniowym również aż tak pozytywnie nie jest, bo jak widzimy w tydzień, Apple przyceniło się o 7%, Microsoft 6,6%, Google 6%, Meta 2%, Amazon prawie 7%, Tesla ponad 6%. Jednym słowem, bardzo silne spadki w tym tygodniu już. Za nami. Zobaczymy, dokąd to oczywiście potrwa. Popatrzmy dalej, jeżeli chodzi o topowe indeksy. W tym momencie, jeżeli chodzi o baryłkę ropy, ropa odbija kosztuje 94 dolary za baryłkę DAX. Również popatrzmy, bo tych, po tej fali spadkowej mam piękne wyciągnięcie, i ciągną do góry. Pewnie im wyżej, tym lepiej. Na zakończenie całego tygodnia 13 023 punkty. Jeżeli chodzi o SP 500, też mamy piękne odbicie: 4005 punktów. Zobaczymy, na ile wystarczy im sił. Nasdaq podobnie odbija 12 387 punktów i jak widzimy, Dow Jones również do góry 37 920. i Russell również do góry 1844, czyli tutaj te dane pomogły w odbiciu na. Rynku. Jeżeli chodzi o metale, srebro również rośnie 18,23 dolarów za uncję. Złoto również do góry 1716 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o złotego, to frank ta nie, 4,78 funt mocno w dół, 5,43 euro w dół, 4,70 i dolar również w dół 4,69. Czyli tutaj też widzimy umocnienie złotego. Euro dolar, jak widzimy mocno wystrzelił i jest powyżej parytetu. Sam Bitcoin, jak widzimy również reaguje pozytywnie, chociaż cały czas jednak jest w obszarze konsolidacji. Jakieś coś ciekawe, jakie rozgrywki również prowadzę, To na Twitterze podrzucam wyniki, tak więc tamcie również zapraszam. Jeżeli chodzi o kolejne istotne. Również walory to jak widzimy rubel cały czas silny, chociaż tutaj konsolidacja również trwa, za to na przykład mieć w końcu dzisiaj odbija po tej serii spadkowych dni na comexie, widzimy dzisiaj mamy wzrostową sesję, a jeżeli chodzi o tutaj ceny gazu rzeczywiście mamy dosyć ciekawe tąpnięcie w dół. Popatrzmy sobie na rynek krypto w szczegółach. Indeks strachu pokazuje na poziom 25. Jeżeli chodzi o poszczególne tokeny w topowej setce to widzimy, że Bitcoin kosztuje 20 380 dolarów w momencie, kiedy to nagrywam i rośnie o 2,8%. Bardzo ładnie Ethereum się zachowuje, bo rośnie o 6,4%. 1638 dolarów za sztukę. I jeżeli chodzi o największe skrajne to Celsius odbija 28%, dekret 12%, 12% również 1inch, czy Bitdao 11%. Za to największe spadki to Terra Classic 8%, czy Leo Token 6.21%, ale jak widzimy w dniu dzisiejszym tych spadków jest bardzo mało. W interwale tygodniowym największe wzrosty to upadła Luna 99%, Celsius 37%, czy Bitdao 23%, a największe spadki to Helium 24%, czy Avalanche 10%. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto umieszcza na głównym kaflu kanału w tym miejscu, dostęp do Binance'a, Bybita czy też Kanga, Tutaj masz możliwość zakupu swoich pierwszych krypto za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczą w opisie, a na karcie społeczność mamy ankiety, w których możemy brać udział. Tak więc zapraszam do aktywności. I jeżeli chodzi o nasze niedzielne spotkanie to będę przygotowywał dla Ciebie przegląd sektora bankowego, gdyż mamy 358 oddanych głosów i banki, jak widzimy, znaczącą przewagą zwyciężają. I przejdźmy teraz na podsumowanie dzisiejszej sesji na GPW i zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Na WIG Ukraina mamy odreagowanie również pozytywne, Miklian 6% na plusie, Agrotom 4,7%, 4%, 4 Astarta, największe obroty generuje Kernel, który spadał 0,5%, 755 tysięcy na obrocie. Na liście podroczną obserwację spółek zgłoszonych przez widzów Mobruk 5% na plusie, Greenex 4 8, traciem tenergia energia Rafako Agora i LM Games, LM Games najmocniej 3,89. Na spółkach dywidendowych tutaj najmocniej rośnie Otlok 8,11, Ciech 596, czy Grodno 533, a największe spadki to Menica Skarbowa 2,38, czy GTC 1,84. Na gamingu w dniu dzisiejszym PB Games rośnie o 27%, Dwight 9,60, Moonlight 7,58, a największe spadki to Ovid Wars 27,920 Metawersum, Krawater 6,36. Liderzy obrotu. To CD projekt, który rośnie o 60-30 milionów. Jak widzimy potem, już skromnie, nie mamy żadnej spółki, która przekroczyłaby dzisiaj również milion. Sam indeks. Kończy dzień z wynikiem 13 tysięcy punktów, 1,12 na plusie. Przy okazji patrzymy na rejestr krótkiej sprzedaży. Co ciekawego, uległo zmianie i co jest shortowane. Widzimy, że cały czas mamy 6 shortów na City Projekcie. Dodatkowo mamy TS Games, CTC, Azbis, GPW, Dino oraz Allegro również na krótkiej pozycji. Jeżeli chodzi o banki, to w dniu dzisiejszym mamy piękne odreagowanie: PKBP 5,89 na plusie, ING 4,95, Mbank 4,66, Milenium 4,63. Sam indeks rośnie o 4% kończy dzień z wynikiem 4853 punkty a najmniej jak widzimy nie mamy nic co traci BNP bez zmian. Getty Nobel zyskuje tylko 6,00, czy Boś 1,1. Liderzy obrotu to PKBP 239 milionów. Potężny obrót PKsa 91 milionów. I jeżeli chodzi o OZE, tutaj Remers Foral zyskuje 8,5%. OZE Kapital 6,8%, Unimot 6,49. I jeżeli chodzi o spadki, to Photon traci aż 8,8%. Stilo 7,24. Liderem obrotu jest Sanex 42700, Zepak Photon bańkę 300. Jeżeli chodzi o indeksy, w dniu dzisiejszym mamy Piękne odregowanie również na naszym rynku. Chemia prowadzi 5,90. Potem mamy MSP 424, czy banki 4% z dużych indeksów WIG 20 rośnie o 2,95%, kończy dzień z wynikiem 1505 punktów. Jeżeli chodzi o MWiK-40, tutaj mamy wzrost 2,14, 3858 punktów i SWiK-80, gdzie jest tutaj, zyskuje 4,4% 16898 punktów. W odrocie oczywiście shorty, skoro wszystko puchnie, CE-60, budownictwo 60 i nieruchomości 20 oczywiście na minusie. Jeżeli chodzi o WIK-20 w szczegółach, to widzimy, że no, praktycznie wszystko w zielonych barwach, ale niestety nie mamy trzech spółki, które się włamamy. Rekordzistą PKBP, MBank oraz Orlen, tutaj mamy największe wzrosty, a najmocniej spadają te w 264 kosmetycznie Asekopol oraz Pepko na minusie. Liderem obrotu PKBP 239 milionów 105 PKS, czy PKN Orlen 104 miliony. Na MW40 popatrzmy na średnich spółkach. W dniu dzisiejszym ceny farma 794 na plusie, grupa ZOT 737, czy Famur 7%, a największe spadki to krug 187, czy Amres 1,5. i Obrotów liderem Tauron 9. 206,600 milenium. Na spółkach małych z s 80 w dniu dzisiejszym prowadzi Unimod 649, Grodno 533, a największe spadki to serinos 11 ponad procent, Photon 882. Liderzy obrotu to Biomet Lubin 9300 czy 4700 boom. Popatrzmy dalej, co się dzieje na New bo tutaj widzimy, że PBG 27 yy, Noctiluca i 14% na plusie, czy Dwight i 9,64%. To są największe wzrosty, również z ciekawymi obrotami. Za to z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, to popatrzmy, że Emont dzisiaj obrywa 33%, no, to co pionowo rośnie, w końcu pionowo musi spaść, tak więc tutaj to potężny obrót 915 tysięcy, również Ovic Works 27% na minusie, tak więc widzimy, że spadków na niekonekcie w dniu dzisiejszym również nie brakuje, a rekordzisto, jeżeli chodzi o dzisiejsze obroty, mamy jakąś spółkę? Mamy. Noctiluca przekracza banieczkę, bank jest to dokładnie Emontowi trochę brakło, 915 tysięcy. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, popatrzmy, w dniu dzisiejszym mu zaprowadzi 9,65, holding 9,21, Pamapol 8,87. To są największe wzrosty. Na pewno na tym tle wyróżnia się grupa Zoty, Famur, bo mamy ponad 2 milionów obrotów i ponad 7% na wzroście, czy PKBP szczególnie pod kątem obrotu. Za z drugiej strony na indeksie szerokiego rynku najmocniej dzisiaj spada Serinus ponad 11%, credit in 9,79, na dużym obrocie Photon 8,82, też duży obrót. Jeżeli chodzi o liderzy obrotu, to wiadomo WIG20, ale mamy coś, wiemy z popatrzmy, na pierwszym ekranie się mieści również wysoko. Na indeksach w dniu dzisiejszym mamy piękny powrót, tak więc wyhamowanie następuje, ale jeszcze WIG popatrzmy, musi zmierzyć się z poziomem 50 tysięcy punktów. No jakby nie było, to jest opo. Jeżeli Ameryka będzie łapać dalszy oddech i dzisiaj pięknie się zamknie, a w poniedziałek będzie również udaną sesję przed oczywiście danymi w przyszłym tygodniu, no to być może znów wrócimy do obszaru starego orange'a, tak więc czas pokaże. WIG20 tutaj również wykonujemy ruch powrotny, na, na szczęście zamykamy się powyżej tej bardzo ważnej bariery, czyli 1505, 1500 punktów. Jeżeli chodzi o SWIG80, tutaj mamy również cały czas obszar tego wcześniejszego ręcza, tak więc tutaj jeszcze nie było tego przebięcia w punkcie, tak więc w tym momencie najważniejszy cel to przebicie i zamknięcie się powyżej 17000 punktów. I jeżeli chodzi o MWIG40, tutaj mamy uszanowanie i ruch powrotny pod teraz już opórek dla mnie 3,900 to będzie istotny poziom do rozjechania, abyśmy wkroczyli w obszar starego range'a Po tym, no, dosyć solidnym, jakby nie było, nadbiciu. Tak więc ja pozdrawiam serdecznie, trzęsąc kciuki za wyniki udanego weekendu. Na razie, hej.